Ponieważ magazyn sztuk istnieje od 2005 roku. Pewnego dnia pojawiły się dziewczyny w pracowni i stwierdziły, że strasznie by chciały poprowadzić batik. W ogóle nie wiedziałam, co to jest. Co to jest za batik? Zaczęła opowiadać o jakimś wosku, gotowaniu. No już ładnie, już to widzę. Jeszcze pracownia mieściła się, gdzie palimy. No i na początku było w ogóle trudno, bo ludzie nie mieli pojęcia, co to jest ten batik i do czego on może służyć. Stopniowo zaczęło się to wszystko rozwijać. Pierwsze, to tam nazywam, że pierwsze powstawały takie małe chusteczki. Sama nawet próbowałam, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia. Natomiast z roku na rok grupa się rozrastała i powstają tak piękne batiki, proszę Państwa, że naprawdę to jest tylko część roletą, może być lampą, ale może być też ubranie. I to jest niesamowite. Dziewczyny już też opanowały tą technikę i niektóre myślały... Potrzebne, specyficzne warunki do tworzenia takiej pracowni. Bardzo, bardzo chciałyśmy Tobie podziękować za to, bo właśnie dzisiaj mamy tylko efekty. Chciałam jeszcze przedstawić uczestników, autorów prac. Irenka Buchwald, poproszę tutaj, proszę się nie ukrywać. Dawid, Ania Ajtu, Marta Staszczyk, Kamila Ruszkiewicz, jeszcze Marta Deptuła, Asia Wieczorkiewicz dzisiaj nie ma i jeszcze przedstaw dziewczyny swoje. To ja zapraszam Martę Wędziszkę. Tutaj światło poszło. Joanna Tukendorf. Katarzyna Lislachowicz. Nie ma. Nie ma. Belenka Manio. Bardzo wiele zastosowań w lampach, parawanach, w różnych użytkowych formach. Zapraszamy więc do podziwiania pracy i bardzo dziękujemy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, Słuchaj, poszła do góry.